W nocy może jak będzie ciemno czy coś, to może nawet kurwa będzie widać. Jak ogień wylatuje, nie? A o, i teraz te moje nowe tomiki rozwiercone spróbujemy w tunelu. Kurde, patrzcie tą drogę normalnie, jaka piękna droga. Kurna, normalnie mi się oczy zaczynają zamykać. W połowie drogi się zatrzymiemy, w połowie kuźwa. Pytam się go, czy dobrze jedziemy na ten Krzysztofpur cały, nie? A on mówi, nie! Dojechaliśmy! Za 500 metrów? Jak było ograniczenie 50, to on jechał 30. Nie ma trochę wyższe obroty. Cześć. No wyższe są u mnie, nie? Ten twój jak Harley łazi bardziej tam. Kuźwa, ale marchewy wali, jak mu dą gaz, nie? I odpuszczą gaz na zero, to takie z tyłu, kurna. No, normalnie tak oby. Nie wiem, w nocy może jak będzie ciemno czy coś, to może nawet kuźwa będzie widać. Jak ogień wylatuje, nie? Także kuźwa, 200 ponad kilometrów przed nami dzisiaj. Jedziemy do ruin zamku Krzysztofpur. Tak to się nazywa, czy zamek Krzysztofpur? No. Pogoda jest na razie idealna. Nie będzie deszczu. Chmurki fajne. Dosyć chłodno. Także kurde, jest dobrze. Jest dobrze, no ale jest dopiero 9, nie? Także zobaczymy, co będzie w południe. A na razie śmigamy. A o, i teraz te moje nowe tomiki rozwiercone spróbujemy w tunelu. Nie wiem, jak ta kamera to odda, mikrofon z kamery, ale spróbujemy. Bum, 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 bum. Potem się spytam, kurde, kolegi, jak mu się jechało za mną. No właśnie, i to będzie od razu test dla moich uszu, czy da się z tymi tłumikami jeździć dłuższe trasy. Czy głowa będzie 6 na 9. Patrzcie, kurde, patrzcie tą drogę normalnie, jaka piękna droga. Wow, made in America. Super. Normalnie, jak się tak jednostajnie jedzie, tak za takim na przykład spowalniaczem, jak teraz mam przede mną gościa w tym Clio czerwonym, piąteczka wrzucona i te tłumiczki tak sobie buczą, ja pierdzielę, to jest normalnie kuźwa jakieś usypiające. No bo tutaj to się obawią, bo stoją czasami, nie? I takie właśnie, wracając do tego, takie to jednostajne, takie buuuu. Kurna, normalnie mi się oczy zaczynają zamykać. Masakra. Niebezpieczny wydech, usypiający. Gdzieś zrobić przerwę na jakąś fajeczkę może, bo już mamy 125 km przejechane. Wow, niecała stówka jeszcze została. Może będzie zajazd, stacja benzynowa, może jakiś parking leśny. Też tak macie, że na przykład jedziecie sobie w jakąś trasę i mówicie tak, planujecie, dobra, no to robimy sobie przystanek w połowie drogi, nie? No. I do tej połowy drogi, jak się dojeżdża, nie? To kuźwa, stacja benzynowa, to tamto, 3000 kurna parkingów po drodze, jakichś leśnych, nie? Dojeżdżacie do połowy trasy, chcecie się gdzieś zatrzymać,
i z tej drugiej połowy przejeżdżacie połowę, zanim coś znajdziecie. I teraz właśnie też tak mam. Połowa drogi miała być, już jest kurde ponad 20 km od połowy drogi i zero miejsca, gdzie stanąć. A wcześniej kuźwa co chwilę było miejsce do zatrzymania. W połowie drogi się zatrzymujemy. W połowie kuźwa. A my już prawie dojechali na miejsce, kurwa. Nie, jak mnie się chce pić, kuźwa. W cieniu se stoimy. 57 minut na miejsce, kurwa. Dobra, jedziemy. Jak mi się podobają ryneczki takich małych miasteczek. A Chmielnik, w Chmielniku jesteśmy. Kurczę, fajnie. Fajnie taki. Takie miasteczka, kurczę, mają swój urok. Nie to co te nasze, kurczę. Za 200 metrów skręć w lewo. Nie to co te nasze, kuźwa, miasta zabetonowane. Skręć w lewo. Pizdu. Następnie skręć w prawo. Betonują rynek, a potem stawiają doniczki, kurna, z drzewami. Nie, to jest polityka. To jest, kurna, mądre. I taka sytuacja. Normalnie, kuźwa, dojechaliśmy prawie na miejsce, patrzymy, objazd. Droga zamknięta, nie? No to jedziemy objazdem. Podjechaliśmy na stację, żeby sobie zatankować motorki, bo już ponad 200 km pyknione. No i chcemy jechać dalej, podjeżdża kolega na motocyklu. Pytam się go, czy dobrze jedziemy na ten Krzysztofur cały, nie? A on mówi, nie! Wy się musicie wrócić i wjechać w tą drogę zamkniętą właśnie, nie? Bo to się ponoć tam gdzieś dopiero te remonty zaczynają za jakieś 3 km czy coś. No. Także teraz się wracamy. Trochę nas w konia zrobił ten objazd. Pisze objazd, to jedziemy objazdem. Ale na dobre wyszło, bo żeśmy się zatankowali, bo już kurna. No u mnie było 210 km pyknione. No to tak już tam, ile zostało w baku? No on mi teraz pali jakieś 4 litry z groszami. No z 5-6 litrów zostało, także no już niedużo. Za 500 metrów skręć w lewo. No właśnie. No i kurna, dojechaliśmy tą drogą zamkniętą, ujazd, proszę bardzo. A po lewej stronie za tymi drzewkami już mamy ruinki tego zamku Krzysztofur. Całkiem niezły system zjeżdżania do bramy. O, mamy, patrzcie, ha ha ha. Dojechaliśmy, za 500 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Kurwa, nie umie się wyrobić. No. Tu jakieś motorki stały, może będzie wolne miejsce. No trochę ciasno, tu nie ma miejsca. Wiesz co, a może tam pod płotem, nie? Tam jest coś, kawałek wolnego. Wow. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Kurde, to tu uczyszczana miejscowa jest, kuźwa, ludzie jak mrówków. To jakbyśmy tak jechali no 180, tak ze 3,5 by zeżarły, nie? No 3,5 nie, ale kurwa koło 4. Ja cię. Kurna, ale jesteśmy na miejscu, nie? Wow. 4 godziny 15 minut z postojami. Długo. No. Ale my jechali kurwa dziurami, hopie. Żadnej autostrady. No a tu nie może tutaj autostrady, jak tu dojedziesz autostradą? Ruinki obejrzymy. I możemy wracać, kurwa. Na wejściu jest Krzysztofur. No.
Wychodzimy na zewnątrz. I byliśmy na zamku i wracamy z zamku. Kurczę, powiem wam, wielgachne to jest. Jest tam co oglądać. Niby tylko ruiny, ale chodzenia jest dużo. Piwnice, sutereny, pięterka, tarasy, wieże, baszty. No, ładnie. Warto przyjechać i obejrzeć. Dobra, no to my sobie teraz już powolutku do domku wracamy. Bo raczej planów po drodze żadnych. No, chyba że gdzieś kawa na stacji benzynowej. Kurna jasna, ale mnie już kuźwa boli dupa. Mała przerwa. Czas na kawę. No i tak. 420 ml kawy wypite. Można robić kolejne 100 km do domu. I kawka zaliczona, prawie pół litra kawy wypite, bo już było słabo. 100 km do domu. Jeszcze zostało. No to ciśniemy. Taka wycieczka. 400. W sumie tak prawie 450 km zrobione. Tam i z powrotem. Zwiedzone fajne ruiny zamku Krzysztopór. Warto było jechać. Warto. Także super niedziela znowu. A, no i co jeszcze? Po przejechaniu 320 km na moich nowych, starych, wybebeszonych tłumikach stwierdzam, iż da się wytrzymać. Nie ma głowy 6x9. Także zostawiamy tłumiki przerobione i śmigamy na przerobionych tłumikach. Trzeba tylko będzie sobie załatwić jakieś debekillery, albo zrobić, albo załatwić, żeby ten jeden dzień w roku, w którym należy podjechać motocyklem w pewne miejsce, żeby nie powiedzieli, że za głośno. I powolutku zaczyna słońce w oczka walić, bo już coraz niżej jest. A my jedziemy na zachód teraz, czyli prosto pod słońce. Nie będzie przyjemnie. Przez całe zawiercie przejechaliśmy za tym gościem, tamtym białym autkiem. Jasna dupa. Myśmy jechali 40 na godzinę. Zresztą teraz też dużo więcej nie jedziemy. Ale jakaś wyjątkowa pierdoła normalnie. Jak było ograniczenie 50, to on jechał 30. No i tak, w niedzielę się już powolutku słoneczko chowa za horyzont. Na liczniku 425 km w tej chwili. Całkiem fajny wynik. Zamek, ruiny odwiedzone. Cała niedziela w siodle. Także dzięki za oglądanie tego filmiku. Dzięki za kolejne subiki, które wskoczyły teraz niedawno, znowuż parę wpadło. Bardzo mi się to podoba. Dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie te filmiki moje. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki. Do następnego filmiku. Cześć, bajo. Lewa. Ale tak. Tłumiki test przeszły. Nie mam głowy 6x9. I kufel. Tłumiki elegancko się zachowują, bo ci gaduj. Słychać te bu, no. Ale nie wali do łba, bo je masz skierowane tam. Na bok, nie? I kufel.
wrócił w całości, także przeszedł test zdany. Tu żeby ktoś zaczął narzekać, to bym musiał jechać tutaj. No, obok mnie, nie? Po prawej. No ja nawet jak jechał koło ciebie, to jakoś mi to nie przeszkadzało. Aha. No to dobrze. Taki fajny dźwięk jest, no. To dzięki ci za miłość, no. Dzionek. Całą niedziela, kuźwa. Za bolącę dubską. No, kurwa. Śmigomy, póki jeszcze jasno, żeby mnie widzieli jeszcze. No, do następnego. Turbo, ślimaki, kuźwa, się nie wykazały tym razem. Bali się, że za dużo kilometrów, nie? Nie, boli się, że jada i będzie za prędko. A, no może być. Także ślimaki, bo cię pozdrowienia, nie? To na razie, do następnego, dzięki. Cześć. Dziękuję bardzo.